No i ogólnie trenerze, jak prezentują się rekordzistki po zimowych przygotowaniach przed startem za kilka dni Centralnej Ligi Juniorek 17-latek? No myślę, że dobrze. Ja jestem zadowolony z okresu przygotowawczego. Rozegraliśmy te spotkania, które chcieliśmy. 5 sparingów za nami, też z wymagającymi rywalami. Ostatni sparing graliśmy z Rowem Rybnik, z pierwszoligową drużyną. Też to był taki wyznacznik tego, gdzie jesteśmy. I uważam, że po tym sparingu jestem dobrej myśli przed inauguracją. Chociaż też muszę też przyznać, że tutaj też musimy patrzeć na kontuzje, bo mamy trochę tych kontuzji też i mam nadzieję, że dziewczyny się wyleczą do pierwszego meczu, do pierwszej kolejki. Czy i co ewentualnie zmieniło się personalnie w zespole? Czy też może trener Mateusz Żebrowski, prowadzący pierwszą drużynę szeroką ławą, zabrał podopieczne trenerowi Majnuszowi? A to do tego to już jestem przyzwyczajony, tak szczerze. Ale nie, myślę, że się nic nie zmieniło. Jedynie tutaj z Natalią Majewską, z bramkarką, mieliśmy problem. Mam nadzieję, że już teraz będzie wracać do grania. Więc tutaj jest taka dość ważna zmiana. Mam nadzieję, że nie na stałe. A jeśli chodzi o kadrę, to myślę, że nie ma za dużo zmian. No i liczę też na współpracę. Jestem przed kamerą, to mogę powiedzieć. Liczę na udaną współpracę z trenerem Żebrowskim, właśnie jeśli chodzi o rotację tymi dziewczynami z U17. Bo wiemy, że u nas to tak wygląda i mam nadzieję, że tutaj będzie pełne też poparcie od trenera z jedynki, żeby nam pomóc też w tych rozgrywkach U17. Jaką piłkę będą preferować dziewczyny na wiosnę, to wiemy. Spodziewamy się, że podobnie jak w rundzie jesiennej będzie to ofensywny futbol. Zapytam o cel. Dobre pytanie, bo powiem tak. Mamy ambitny zespół, ja też jestem ambitny i chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik w lidze. Wiadomo, że to też nie jest priorytet, żeby grać jakoś na wynik, ale chciałbym, żeby fajna gra przynosiła wynik i taka jest kolejność, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że no, stoimy przed w sumie historyczną nawet rundą, bo mamy szansę na bardzo fajny wynik, nawet na wejście do strefy medalowej. Gdzie ja jako nie przypominam sobie, żeby Beniaminek w CLJ-ce takie wyniki osiągał, więc tutaj liczymy na dobry wynik. No, nie będę mówił, jaki jest plan minimum, ani no, maksimum wiadomo, jaki jest, ale planu minimum nie ma. Ale liczę na to, że będziemy jak najdłużej w walce o tą dwójkę czołową, żeby wejść do półfinałów. Tak odpowiem, myślę. Tak jest cel. Zatem mocno trzymamy, ściskamy kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję. Thank you.